Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to jest podcast BSS bez tajemnic. Do tej pory nagrania, które pokazywały się w sobotę, nosiły w tytule nazwę i pół, ale od dzisiaj dokonamy pewnej zmiany. Od dzisiaj będą nosiły tytuł EPT, czyli ekspresowe podsumowanie tygodnia. Dzisiaj jest 2 maja 2020 roku i zaczynamy podsumowanie ostatnich 7 dni. A oto co w nich usłyszycie. Zaczynamy od podcastu. W podcaście BSS bez tajemnic pojawiło się 5 odcinków, z czego pierwszy w poniedziałek dotyczył ciekawych ludzi, a tym razem moim bohaterem był Marcin Grzegory z Invest in Pomerania. We wtorek był już odcinek numer 141, gdzie pochyliłem się nad ciekawą firmą, jaką jest Adecco. Środa to odcinek numer 142 w duecie z Krzysztofem Herdzikiem o liderach. Tak, był to odcinek nie mono, ale w duecie, czyli tam, gdzie spotykam się z różnymi ekspertami z branży nowoczesnych usług dla biznesu. Czwartek to już odcinek numer 143. O 9 edycji raportu płacowego firmy Antal. I piątek, odcinek numer 144, ręka w rękę, o partnerstwie biznesowym. A jakim? Zapraszam do wysłuchania. Na pewno nie będziecie tutaj mieli złych odczuć po wysłuchaniu tego materiału. Przejdźmy do drugiej sekcji, jaką są raporty. W tym tygodniu pojawiło się kilka pozycji, m.in. 9. edycja raportu płacowego firmy Antal wraz z sekcją dedykowaną sektorowi BSS. Firma Cushman & Wakefield prezentuje wyniki raportu Trends Radar, w którym został podsumowany pierwszy kwartał 2020 roku na rynku nieruchomości. Informacje w tym raporcie dotyczą rynku biurowego, handlowego, magazynowego i inwestycyjnego. Firma JLL publikuje raport When Home is New Office i pochyla się nad tym, w jaki sposób pracujemy w naszych domach. Przejdźmy zatem do sekcji newsów. Jeśli chodzi o wiadomości z tego tygodnia, to Grant Thornton opublikował aż 8 artykułów z radami, poradami i analizą zagadnień związanych z tarczą antykryzysową i tematami łączącymi się z tym zagadnieniem. W tym artykuł dotyczący składania wniosków o wsparcie finansowe w ramach tarczy finansowej. Firma Adaptive Solutions and Advisory Group podpisała umowę z Digital Teammates. W ten sposób powstał sojusz, którego celem jest jeszcze większe wsparcie dla rozwoju i optymalizacji pracy w branży BSS. HRK publikuje artykuł z informacjami, jakie prawa przysługują zwalnianym pracownikom. W materiale tym dowiemy się o prawach w przypadku zwolnień indywidualnych i grupowych, w tym na przykład prawie do odprawy. Na koniec informacja HR-owa. Do zespołu Peakside Capital Advisors w Polsce dołączył Fabian Kowalewski. Kowalewski ma 15-letnie doświadczenie w branży logistyczno-magazynowej, a wcześniej był związany m.in. z Interbiuro oraz Panatoni Europe. Przejdźmy zatem do zapowiedzi. Najbliższy tydzień przyniesie nam co najmniej 5 ciekawych spotkań. 5 maja rusza kurs Płace, organizowany przez HR na szpilkach Moniki Smulewicz. Tego samego dnia i również organizowana przez HR na szpilkach Moniki Smulewicz rusza Akademia Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego. 6 maja odbędzie się druga część webinaru organizowanego przez Positive Productivity. Tytuł webinaru to Jak zapewnić dwucyfrową poprawę produktywności zdalnej pracy biurowej. Firma JLabs w dniu 6 maja organizuje webinar Nearshoring w IT. Webinar dotyczy aspektów wyboru partnera biznesowego w modelu nearshoringowym. Ponownie wracam do Positive Productivity, gdyż 6 maja firma ta po raz kolejny daje możliwość udziału w pierwszej części swojego webinaru. Będzie on także kontynuowany w kolejnym tygodniu. Na koniec dzisiejszego podsumowania tygodnia kilka ciekawostek. W bibliografii outsourcingu na Outsourcing Portal jest już 46 319 rekordów, z czego aż 372 dotyczą zagadnienia, jakim jest kryzys. Na Outsourcing Portal 119 podmiotów ma swoje profile biznesowe oraz biura prasowe, a Konektor, czyli platforma łącząca biznesy, która wystartowała około 2,5 tygodnia temu, w tym czasie ma już
kilka zgłoszeń, a zostały one obejrzane przez blisko 200 różnych osób. Na tym dzisiaj będę kończył podsumowanie tygodnia. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że ten szybszy sposób przekazania Wam danych przypadnie Wam do gustu. Zapraszam do stałej subskrypcji mojego podcastu. Śledźcie go. Wszystkie linki, o których dzisiaj mówiłem, znajdziecie w opisie do tego podcastu. Tymczasem kończymy na dziś. Życzę Wam udanego weekendu. Ja nazywam się Wiktor Doktor, a to był podcast BSS bez tajemnic. Na razie. Cześć!